Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 18 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Kontynuujemy naszą wyprawę pod Tarfula, odszukaj Tarfula i Mari w Krainie Cieni. No dobrze. W takim razie ruszajmy. Z tego co widziałem, to większość Kashyyyku tak naprawdę jeszcze przed nami do zbadania. Czy ja w ogóle tam doskoczę? Aha, ja musiałem na tą linę, dobra. Oho, widzę już ekipa na nas czeka. Pięknie. No to co, panowie? Lecicie z blasterami? No coś cienko wam poszło? O kurde! O ty stary, jak mnie zaskoczył! Jaki kurde dziadyga, ciebie to się nie spodziewałem. Dobra, ale zobaczcie jak ja siekam dzisiaj normalnie. Nie, że bo ja sobie nic nie ćwiczyłem. To jest po prostu, to jest w mojej krwi po prostu, to jest w moim krwiobiegu, że ja tak dobrze gram w tą grę i tyle. Dobra, lecimy tutaj w takim razie. O kurde. Wow, 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 ale lagi. Wybaczcie za to. Mam nadzieję, że z grą jest względnie w porządku, w sensie, że... Oho. Tam mamy nowego przeciwnika, czyli zakładam, że tam jest jakieś... Przejście fabularne, odblokowano skrót. Pytanie, jaki skrót? Gdzie my jesteśmy? A, pamiętacie to miejsce? Tu zjechaliśmy sobie ostatnio windą w dół. Dobra, także fajnie, że jest tu skrócik. A teraz lećmy na tego nowego przeciwnika. O kurde, dobra, czyli tego nie odbiję. Możesz mnie trafić? Oż ty stary. Ej, 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 gościu, gościu, ty! Ocie, panie, jak mi przypierniczył. Szkoda, że spadł na dół. Niestety nie będę w stanie go sobie zeskanować, ale mam nadzieję, że jeszcze ku temu okazja jakaś będzie, bo przydałoby się trochę o tym gościu dowiedzieć. Może BD by jakieś nam taktyki fajne zapodał na tego typa. No a tak niestety mi spadł i zeskanować go nie mogę. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, no to co? Chyba tędy w takim razie. Kolejni szturmowcy. Ja wcześniej mówiłem... Zbliżam się do Krainy Cieni, do wraku maszyny. To rozwalił jedną, gdy uciekał. Jest z tobą? Nie, już nie. Pogadamy o tym, jak się spotkamy. Wycofuję się. Dobra, wyjaśnijmy tych szturmowców. Widzę, że oni tego ślimaka za mnie załatwi. O kurde, tam jest koleś z RPG-iem. Niedobrze. Jak ja mam do niego? Ej, mam pomysł, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Mogę, tak jest. Tak się właśnie zastanawiałem, czy jest to możliwe. Ale faktycznie mogę mocą odpychać rakiety. Genialne, dobra. To teraz tak. Tu widzę, że chyba nic niestety nie zna... Co tam masz, BD? Gdzie on jest? BD? Gdzie ty? Aha, ty tutaj jesteś. AT-AT, zobaczmy. Maszyna krocząca AT-AT stanowi trzon pancernej dywizji bojowej Imperium. Ten czworonożny transporter piechoty jest stosowany podczas natarć sił naziemnych, mających najczęściej na celu usunięcie zagrożeń ze strony buntowników i narzucenie imperialnych rządów. Montowane pod głową ciężkie działa blasterowe dalekiego zasięgu, działa boczne oraz ciężkie opancerzenie zapewniają tym maszynom olbrzymi potencjał bojowy. No dobra, także no o AT-AT oczywiście wiemy, to jest kultowa maszyna właśnie Imperium, znana oczywiście bardziej ze starej trylogii. W sumie chyba tylko ze starej trylogii. Czy był jeszcze AT-AT w tej disneyowskiej? Nie pamiętam już, chociaż ta disneyowska to jest niewarta uwagi zupełnie. No, lutujcie panowie. O kurde, za późno. Jeszcze raz. Pięknie, ja pierdzielę, ale kozackie. Muszę o tym pamiętać koniecznie, bo to mi naprawdę może stworzyć ogromną przewagę na polu bitwy. Wow. Ale ja się klepię dzisiaj, co się dzieje? Patrzcie. Ja pierniczę, jestem jakiś pro player dzisiaj, serio. Coś interesującego? Co ja tu mogę zeskanować? Pokaż, BD, co tam masz. Ojczyzna Łukich, zobaczmy. W dawnych czasach w Krainie Cieni rozsiane było wiele wiosek Łukich, które żyły w harmonii z przyrodą. Szacunek dla drzew Roshir stanowi nieodzowną część subtelnej architektury Łukich. Okej. Okay. Teraz pytanie, bo tam mamy w ogóle jakieś przejście. Aha, czyli tutaj mam coś opcjonalnego, z tego co rozumiem.
Znaczy tak, bo tutaj stał ten szturmowiec z rakietnicą, ale widzę, że chyba... chyba nie wyjaśnimy tutaj nic. Znaczy wyjaśnimy właściwie, wyjaśnić to można kogoś. Chodziło mi o to, że może znajdziemy jakąś znajdźkę czy coś w tym stylu. Znaleźć znajdźkę, no bo co innego ze znajdźką można zrobić. Ach, ta moja elokwencja momentami to naprawdę jest powalająca wręcz. Dobra, lecimy trollką. Nie! Ja pierdzielę, serio. Kaluś, jak ty żeś nie doskoczył? Okej, fajny zjazd. Jakaś mgła jest. Czy tam jakiś pies tam nie warczał, czy co? Wow! A nie, to nie mgła, to woda. Dobra, okej. Okay. Czy ja dobrze widzę, że tam jest na dole skrzynka? Bez kitu. Skrzynka tam jest. I tam jest jeszcze jakaś skrzynia. Czy my będziemy mogli w tej grze nurkować? Byłoby ciekawie. Ja w sumie na Boganu już podejrzewałem, że będziemy mogli, bo tam też było takie jeziorko małe w jednej jaskini. Właściwie zbiornik wodny, a nie jezioro. Ej, zerknij na to, co tam masz, stary? Materiał na miecz świetlny, krodium, cokolwiek to jest. Dobra, tam widzę, mamy punkt zapisu. W sumie poczekajcie, zanim wejdziemy do wody, to chciałbym jeszcze zobaczyć sobie holomapę. Kaluś, no wejdź mi do góry. Dobra, dzięki. Aha, czyli tu mapy jakby w ogóle... Czemu ja tu nie mam mapy? Nie wiem, dziwne, no przecież... Poszedłem tym przejściem, tam wygląda jakby coś było. Ale dobra, no skoro nie możemy nurkować, to może zostawmy to wszystko na razie i ruszajmy dalej. My dawno żadnej skórki na Bidiego nie znaleźliśmy, ale powiem wam, że... Może nawet to i lepiej, bo w tej naprawdę Bidi mi się mega podoba. Tak jakoś najbardziej pasuje do niego z tych wszystkich. Dobra, i tu się tak jakby wrócimy. Dobra, czy ja chcę odpoczywać? Wiecie co, może na razie zostawimy tą medytację. Bo chciałbym jeszcze pójść tutaj do tyłu. Bo podejrzewam, że tutaj mamy pewnie przejście poboczne. Dzięki, Bidi. Dobra, i co tam mały masz? Materiał na poncho strażnik. Okej. Aha, to jest to. Dobra. Okej. Niech będzie, pobiegamy sobie z tym chwilę. No i faktycznie, tutaj mamy poboczne przejście. Tutaj się tak jakby wracamy na górę z tego, co widzę. Okej, dawaj kaluś do góry. No i tutaj właściwie chyba żadnej jako takiej znajdźki nie będzie. Jedynie co, to mogę skok wiary do wody oddać i tyle. A jak to się na mapie prezentuje? Okej, okay, także dobra, możemy się wrócić i sobie już pomedytować. Wow, ażem zarył ziemię. Dobrze, że w tej grze niemalże nie ma fall damage'a. W sumie nie ma, tylko jak spadniemy to po prostu... Jak spadniemy w przepaść, to tracimy trochę życia i tyle. Jest to naprawdę spoko rozwiązane. No dobra, także odpocznijmy. No i możemy teraz też sobie, moi drodzy, wykupić jakąś umiejętność, także ogarnijmy to sobie. Co my tu w zasadzie to chciałem? Kal odzyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze stymów BD1. Ja to sobie wezmę. Myślę, że to przetrwanie to jest taka najważniejsza rzecz, a dopiero później jest cała reszta. Zobaczcie, że już całe drzewko przetrwania sobie złożyliśmy, także spoko. No a następną jakąś umiejętnością zastanowię się, jak będziemy mieć te dwa punkty. Teraz to nie ma co się na tym zastanawiać, bo i tak nic nie zrobię, bo mam 0 punktów. A tymczasem sobie echo jeszcze wyczujmy. Nie zatrzymywać się! Kraina cieni już blisko! Okej, odwrót partyzantów, zobaczmy. Partyzanci zostali zmuszeni do ucieczki. Imperium wyparło ich do krainy cieni. Mam nadzieję, że są cali i zdrowi. Nie, no na pewno są, na spokojnie. Oni na pewno sobie poradzili. Okej, to jest też piękne, że mogę przyciągać. Czekajcie! Okej, troszeczkę to tak zadziałało, jak chciałem. Chciałem, wiecie, odepchnąć gościa mocą, żeby wybuchł na tych owadach. To jest spoko w sumie. No dobra, on to co? W takim razie przez jaskinię. Ale bym sobie poeksplorował jaskinię w Minecrafcie, taką dużą, taką potężną, dobrą. Tak, wiem, czasami jestem dziecinny. Ale w sumie, chyba każdy z nas jest czasami dziecinny. Coś ładnie pachnie. Co to? Pamiętajcie, nie zabijajcie w sobie wewnętrznego dziecka.
A jak już teraz zrobicie, to już go nie odzyskacie nigdy. Tak myślałem. Taka potężna muchołapka, można powiedzieć. A to co to jest? Nie mam pojęcia. Okej, dziwna przyroda. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, nie wyszło mi niestety. O, wiecie co możemy zrobić? Możemy wepchnąć tego owada. Co jest Billy? A, okej, możemy sobie to zeskanować. Dobra, sidłowiec. Okej, zobaczmy. Miecz świetlny może przeciąć szczęki. Jeśli dasz się uwięzić, kluczowe będą siła i pomysłowość. Występujący na kaszyku sidłowiec to mięsożerna roślina, którą można napotkać w wilgotnych, zacienionych rejonach Krainy Cieni. Wydziela silny zapach, stymulujący uczucie głodu u potencjalnych ofiar i wabiący je obietnicą jedzenia. A, to jest to, co Kal mówi, że ładnie pachnie. Gdy istota znajdzie się w zasięgu ataku, szczęki rośliny błyskawicznie się zaciskają, a ofiara zostaje pożarta w całości. No to nieprzyjemny los nas czeka, jeśli takowa roślinka nas zdziabnie, także trzeba uważać. To wygląda, jakby było jakieś przejście i faktycznie mamy jakieś echo. Zobaczmy. Bez dyskusji. Musimy opuścić kaszyk, żeby przeżyć. Nie porzucę łukich. Poprowadzę tych, którzy wciąż chcą walczyć. Więc zostaniecie sami. Żołnierze, ruszamy! Chodźmy. Odnajdziemy Tarfula. Okej, punkt krytyczny. So i Mari sprzeczali się o misję. Mari była gotowa pomóc Łukim, So uważał to jednak za zbyt ryzykowne. Pewnie dawno już go tu nie ma. No ciekawe, co on właściwie teraz porabia. Mam nadzieję, że przyczynia się w jakiś sposób do walki z Imperium. A nie, że tylko sobie wyszedł po zdrabkę i nie wrócił. Oho. Oho, lercia. Ue, dobra, spokojnie. Easy, żyjemy, żyjemy. Może na górę? O, mamy coś do skanowania. O, nowe nasiono. Wichlina mleczna. No, wyglądają potężnie, trzeba przyznać, ale spoko. A i teraz tak, bo mam... Co się stało? Aha, ten gnojek mały mnie dziabnął, kurde. Bo mamy dwa przejścia. Czy ja mogę na to wskoczyć? Niestety nie. Dobra, gdzie ja jestem? Aha, bo mogę w ogóle iść tam. Ale tam widzę, nie, przejście jakby fabularne jest w drugą stronę, także zobaczmy sobie, co jest w tym miejscu. Dobra, spokojnie, balansując pomiędzy życiem a śmiercią na cienkiej pajęczynie. Nie, dobra, gadam głupoty, lecimy dalej. O kurde. Wow. Okej. Spróbujemy, aha, widzę, że mogę to... Wiecie co, chciałbym? O właśnie. Chciałbym te robaki... Kurde, ja tu zginę zaraz od tej fauny całej tu i flory. Ajajaj, czekajcie, jak to się na mapie prezentuje, ja sobie szybko sprawdzę. No bo tak, no tutaj... Dobra, chyba trzeba po prostu przebiec. Kurde. No tak to ja się... Ja pierdzielę. Jak chcę z tymi roślinami, kurde, robić? Okej. Okay. O ja pierniczę, to było ryzykowne, ale mamy echo. Coś w tym miejscu jest dla nich święte. Święta Kraina Cieni, zobaczmy. Święte miejsce Łukich, sanktuarium, jeden z ostatnich obszarów wolnych od Imperium, aż do teraz. No dobra, ale co z tymi roślinami, kurde, zrobić? Bo, no zobaczcie, jeny, one teraz mnie... Łe. Kompletnie nie zauważyłem tej, kurde, muchołapki. Tak, wiem, że to się nazywa inaczej. Trudno, ja będę mówić pułapka. Kolejny zgodnik ubity! Szybko, zjąć go! Dobra, wiecie co, w sumie spróbowałbym. To mogę coś jeszcze zeskanować. Tam już widzę, czeka na mnie kolejny pan Cymon. Grzybopłatki, zobaczmy. Grzybopłatki stanowią na kaszyku przysmak. Grzyby te należy zbierać, zanim osiągną dojrzałość, ponieważ ich bulwiasty... Bioluminescencyjny trzonek staje się z czasem silnie trujący. Kurde, co to za słowo. Przypadki zatrucia grzybopłatkami są rzadkie, niemniej często kończą się śmiercią. Okej. Czyli tak jak wiecie, z muchomora, żeby go zjeść, trzeba odciąć kropki. I wtedy będzie git. Dobra. Mierz wyżej!
się, stary, nie odzywa, jak ja mam się bić, co? Spróbuj walczyć. Musisz odsapnąć? Weź ty, stary, sam się odsapnij tam. To nie może być już koniec. No, żebyś wiedział, że... O kurde, ej, bo ja zginę zaraz. Ja tak harnasiuję, a... Sam zaraz zginę. Musisz się postarać. Coś mi te bloki nie siadają. Nie wiem, coś wcześniej tak się ładnie biłem, a teraz coś mi zaś nie wychodzi. No cóż, nie można być w formie całe życie, wiecie o co chodzi, tak jak sportowiec ma karierę. No to raz mu wychodzi, raz mu nie wychodzi. A raz jest na wozie, raz jest pod wozem i chyba spadniemy, tak myślałem. O nie, zaraz odsunąć rośliny. Weźcie się ode mnie, odpicujcie, kurde, wy głupie. Aluś, biegnij, ile się w nogach. Dawaj. Wiem, jak sobie łuki z nimi radzą. Dobra, dałem nam chyba spokój. Tam chyba nie było żadnej znajdźki, mam nadzieję. Ruszajmy teraz, o kurde, szybciej, dawaj do góry. O nie, pająki ślimak, pozdrawiam. Ciekawe połączenie. Bardziej chciałem tego ślimaka dziabnąć. Kurde. Jak mnie skubany zatruł. Ciężko unikać jego ataków. Nie, Kal, do tyłu. Dobra. Kurde, ale naprawdę ta przyroda Kashiku to... Jak się jej nie zna, to jest naprawdę niebezpieczna. Nie mogą się przedrzeć! Wszyscy, odwrót! Osłaniamy was! Partyzanci wzięci w zasadzkę. Partyzanci zostali tu przygwożdżeni. Po przełamaniu ich linii musieli się wycofać, ponosząc przy tym wielkie straty. No dobra, miejmy nadzieję, że Mari przeżyła. Bo musimy się z nią przecież skontaktować. No chodź tu, stary. Dobra, pięknie. Uwaga tylko na tego jeszcze. Czy ja mogę coś tu ewentualnie zebrać sobie? Niekoniecznie. No dobra, to możemy chyba zwijać w takim razie. Nic tu dla nas nowego nie ma. Okej, wygląda to trochę mrocznie. Aż trochę z Deforestem pierwszym mi się kojarzy. Swoją drogą pogram w tego. Gdzie ja jestem? Aha. Widziałeś już takie miejsce? Ja też nie. Jezioro początku. Okej, nowa jakaś lokacja. Może być ciekawie. Widzę, mamy punkcik medytacji. I w sumie sobie z niego za chwilę skorzystamy. Tylko jeszcze podejrzę, jak to na mapie wygląda. Ciekawe, kiedy faktycznie dostaniemy to całe nurkowanie, no bo na pewno dostaniemy, skoro tam była skrzynka w wodzie. No tylko właśnie kluczowe pytanie, kiedy? Czekajcie, bo tam jakby mam się udać, pewnie tym przejściem, a tu jeszcze mamy jakieś przejścia. Dobra, także udamy się przed siebie, ale na razie pomedytujmy. Bo przydałoby się trochę zregenerować stymy i energię. Bo niestety troszeczkę straciłem. Dobra. Drzewko umiejętności chyba mnie nie interesuje, tak naprawdę. A czekajcie, tam coś mamy. Przytrzymanie przyciągnięcia umożliwia Kalowi przyciągnięcie i przytrzymanie większości wrogów. Pozwala też przyciągać dużych przeciwników. A jak to wygląda? Aha, ej, takie coś! Ej, to jest w sumie spoko. Dawaj to, opanujmy. To może być w sumie dobra umiejętność. Przyciągamy i robimy fatality na gościu od razu. Okej. Okay. To może być fajne. Dobra, także tam na razie nie ruszajmy. Pewnie tam muszę iść fabularnie. A, tylko czekajcie, bo... Ja tu nie przejdę. No dobra, no to w takim razie wycofajmy się stąd. Czyli jednak musimy iść tutaj. Okej. Wyjaśniło się. Tylko tak się zastanawiam, ta roślinka nas jakoś wybije, czy jak to działa? Okej, faktycznie. Pięknie. No dobra. Aha, i teraz się pewnie zaś gdzieś indziej dostaniemy. Wow. Okej, jest i skrzynia. Aha, czyli tak naprawdę to było przejście opcjonalne. Okej. No i proszę. Przyjrzyjmy się temu. Nowy materiał na poncho Shio.
No okej, okay, załóżmy sobie, czemu nie? Tylko teraz pytanie... Co ja mam tu właściwie zrobić? Ja po prostu mam... No chyba muszę po prostu wracać tutaj, muszę się przejść i tyle. No dobra, to idźmy. Ale musimy płynąć przed siebie, no bo rozumiem, że tutaj się nie wespnę, jest za wysoko. No dobrze, to ruszajmy tutaj, wzdłuż tej rzeczki. A właściwie jeziora. Zostało to nazwane jeziorem początku, więc trzymajmy się nazwy. Kurde, dwa pająki. A nie widzisz mnie? O kurde, a jednak mnie widzi. Nie. Kurde, jeszcze z tyłu. Nie wiedziałem, że atakuje. No nie, serio mnie dziabnął. Wsiać chciałem powiedzieć. Nie, kurde. Lipa jest taka, że mam tu niewidzialną ścianę i trochę... Kaluś, jak ja klikam kółko, to ty masz robić unik, stary. Dobra, pięknie, jeszcze jeden. Okej. Ej, faktycznie, patrzcie, mogę przyciągać pająka nawet. Ej, dobre. O kurczę, no to przyciągnięcie w takim razie OP się zrobiło teraz. Nie powiem, że nie. Dobra, tu mamy echo mocy, zobaczmy. Te drzewa... Wszędzie można wyczuć moc. Okej, duchowa więź. Łukich i ich las łączyła specjalna więź. No to tak jak trochę elfy mają ze swoimi lasami i driady. No dobra. Oczywiście nie mowa o tym uniwersum, ale... Ale też są takie rzeczy całe te. Dobra, zobaczmy, czy ja mogę jeszcze z tamtej strony coś znaleźć. Jedyne co widzę to ślimaka i... Te owady śmieszne. I mamy kolej... Aha, ja jestem tu po drugiej stronie. Okej. Okay. Nie, bardziej mi za... Nie, Kal! Kurde, chciałem odepchnąć tego robaka. Czekajcie. Nie mam mocy i tak. Nie mam dość magicznej mocy. Ostrożnie. No nie żygaj na mnie, stary. Jesteśmy na wizji, tak? Kulturalnie się zachowuj. Au. O kurde, zaraz zginę i tyle będzie. Uwaga. Wow. Dobra, uwaga, bo tracimy życie, jak w tym jesteśmy, także... Nie harnasimy też aż tak, wyczujmy echo kolejne. Czy to? To on! Czyli Tarful był tutaj faktycznie, ratunek. Wycofujący się partyzanci zostali ocaleni przed imperialnymi siłami przez wodza łukich Tarfula. No dobra, czyli faktycznie jest tutaj. Dobra, ja pewnie muszę doskoczyć tam. Co tam, PD, miałeś? O, właśnie. Słyszałem, że... Dreptał nóżkami, ale nie widziałem gdzie. Okej, płucnica, zobaczmy. Zagrożona płucnica wypełnia jamę ciała powietrzem, aby wydawać się większą. Gdy Slick zaczyna jeść liście, płucnica natychmiast wypuszcza zgromadzone powietrze, aby odepchnąć intruza. Okej, ciekawa roślina. A jeszcze tak, bo tutaj też mamy jakieś przejście. Ale ja mogę właśnie też się dostać na górę, tylko poczekajcie. Bo to jest na innym poziomie, tak? Tak się wydaje. I teraz właśnie znowu pytanie, gdzie się udać? Czy na górę? Wydaje mi się, że ja chyba... Poczekajcie, spróbujmy. Nie, kurde, oj, chyba nie dam rady. Myślałem, że spadnę do wody w ogóle, ale na szczęście nie. Dobra, moi drodzy, to w takim razie możemy pójść tędy. Innej drogi chyba tak naprawdę nie ma. Wydaje mi się, że tam chyba byśmy jakiegoś podwójnego skoku potrzebowali, czy czegoś takiego. Ale czy mnie przypadkiem nie ma tu... Ej, no bez kitu, jesteśmy tutaj. Gdzie ty mnie wybijesz? Okej, nie mam pojęcia, co to nam dało. Moment. Aha, my się mamy tam w ogóle. Aha, ja się mam dostać tam, patrzcie.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam na nas czekają. No dobra, tam stała Mari, widziałem. Chyba Mari, mam nadzieję, że to ona. No dobra, ale... ja się nie dostanę tak tutaj? Aha, tam lina była! No nie! God damn it, i całą drogę trzeba zapierniczać teraz z powrotem. Kurde, nie tak to miało być. Nie zauważyłem tej liny, wybaczcie, ja pierdziel. No dobra, to wracamy. W takim razie wracamy. Niby mógłbym tam się wybić, ale nie, to by na jedno wyszło, bo tamto wybicie dawało mi tylko dojście do skrzynki. No dobrze, no. W takim razie się wróćmy, bo Kamala ślepy oczywiście nie mógł zauważyć liny za pierwszym razem. No dobra, jak to się teraz szło? Jeszcze raz, powoli, spokojnie, tutaj chyba. Tak, to było tutaj. I tam, aha, ja muszę do tej liny faktycznie doskoczyć, okej. No i dobra, i teraz tam doskoczymy chyba? Okej, pięknie. No i jest chyba Tarful. Dobrze, że dotarłeś. To jest wódz Tarful. Przybywam z misją od mistrza Ino Cordowy. Poszukiwał artefaktu Zefo. Może pomóc ocalić Jedi. Cordowa odnalazł mądrość na szczycie Drzewa Początku. Tam szukaj odpowiedzi. Jest olbrzymie. Nie wiem, od czego zacząć. Cóż, może uda ci się wejść na szczyt przez system korzeni. Ale większość jest pod wodą. Weź aparat tlenowy. O, nice. Dziękuję. Co teraz będziecie robić? Jedyne co możemy, dalej walczyć. Powodzenia i do zobaczenia. Aparat tlenowy, eksploruj nowe obszary pod wodą, okej. Dobra, wiele wpisów, zobaczmy. Każdy w swoją stronę. Po wymianie zdań z Grizem, Cal i Bidi wyruszyli na poszukiwania Marii i Tarfula. Podczas gdy Cal walczył z pomiotami, Trilla przypuściła atak na buntowników, by zdławić ich opór. Między Marii i So doszło do sporu, przez co ich siły podzieliły się, a So opuścił planetę. Po przebiciu się przez odbitą rafinerię, Cal i Bidi spotkali się z Marii, Tarfulem i Choisikiem. Tarful nakazał Calowi wspiąć się na Drzewo Początku, zaś Marii przekazała aparat tlenowy, by ułatwić mu wyprawę. Ich grupy pożegnały się, Cala czekała teraz sobie wspinaczkę na Drzewo Początku. No dobrze. Ale może już nie będziemy tam w tamtej wodzie nurkować, tylko... A nie, ty czekaj, ja chyba muszę to zrobić, tak? A bez kitu, zwróćcie uwagę, że teraz pod wodą mamy nowe przejście. Okej. Epicki skok do wody! No i faktycznie, możemy sobie podwodny świat eksplorować, super. No dobra, także będzie trzeba też się na Kashyyyk, zakładam, wrócić. Żeby sobie, wiecie, ogarnąć te wcześniejsze jakieś zbiorniki wodne, bo teraz się nie wrócę. No dobra. Ale moi drodzy, myślę, że tu możemy odcinek sobie zakończyć. A w następnym właśnie popływamy sobie troszeczkę pod wodą. Dobra. Odpoczniemy jeszcze. Niestety żadnego skill pointa nie udało mi się wbić kolejnego. Ale nie szkodzi. Dobra. Także cóż, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku ze Star Wars Jedi Upadły Zakon, gdzie to sobie popływamy trochę pod wodą. Na razie!